Witam, witam serdecznie. Nie wiem, czy to już u niektórych to majówka, u niektórych jeszcze praca. Na szczęście mam tą przyjemność z wami dzisiaj już rozpocząć majóweczkę. Bardzo fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę. Ustawiamy sobie tylko tutaj tryby wolne. I co, moi drodzy? Kończymy tutaj tą trasę, bo wypadałoby już ją skończyć, nie? Naszą... Wzięliśmy, przypominam od razu, że dostaliśmy... Kupiliśmy mana w zeszłym odcinku. Używanego, bo używanego, ale naprawiony jest. I co? Podjęliśmy się pracy na własną rękę. Wzięliśmy oczywiście 3 miliony kredytu, niedługu. Oraz kupiliśmy własną naczepę, która jest właśnie ta tyle z tyłu firanka. Aha. Dobra, widzę, że tutaj trochę postoimy. Aha. No, to musisz odłożyć. Tacie! No już możemy. Tutaj trochę wymusiłem. Niechcący. Ale już trudno. Tu jak korek. Ja jesteśmy już w porcie. Ostatnim właśnie tym, żeśmy dojechali, wieziemy chyba jakieś karmy dla zwierząt, 19-20 ton, moi drodzy. Nawigacji nie mam. No i ja już moja beczka, nagrywam dzisiaj. Drugiego. Ponieważ wyjeżdżam do niedzieli od jutra, od 8. Też będzie oczywiście fajny odcineczek, bo myślę, że będzie fajnie zmontowany. I myślę, że będzie też wartego obejrzenia, aczkolwiek no też chcę wam trochę, że tak powiem, luki pozapełniać osobom, które moim stałym widzą. Którzy mnie oglądają. I nowym, i starym. Żeby tutaj w majóweczkę mieli na wieczór. Przykładowo, żeby tam tą godzinkę usiedli. Z dwa odcinki takie obejrzeli, nie? Po 30, po 40 minut. I napisali komentarz. Lecimy i tam chyba z tego co wiem to 233 jest przepływy w promę. Muszę trochę większe łuki robić, bo to już jest nasza firanka, więc nie chciałbym jej popsuć. Po prostu, nie? No mamy 208 km. Przydałoby się jakieś radio włączyć,
ale niestety blokuje mi to. Blokuje mi to odcinek. Tylko muszę zobaczyć. A nie, bo to wygląda ok. Czekajcie, tutaj piszą. Ludzie też. Teraz poczekamy trochę. Dobra. No, ten manik jest spoko, ale myślę, że mamy tych dwóch kierowców, co prawda, ale nie widzę jakoś. Brakuje mi statystyk, kurczę, żeby zobaczyć, czy oni to faktycznie, wiecie, wwożą te trasy. Kiedyś na mapie można było zobaczyć, czy jest na bazie, czy jedzie. I teraz jest tylko podgląd taki pisemny. To... A to jako, a to nie daje dużo. Coś... Dobra, przepraszam was, już jestem. To był oczywiście ten używany. Co on tutaj ma? 497 tysięcy? No. To jest... Wiecie. Już trochę najechany ten samochód. Myślę, żeby go potem sprzedać i... zrobić z nim za 2000. Jak na leasing wzięty, to wiecie. Się nie martwi. Misiu! Nie, jeszcze nie. Jedź, chłopie! Dole, no jedziesz! Strażacki. Dobra. 193 km elegancko zostało do celu nam. Co, moi drodzy? Kawa w dłoń, kierownica w dłoń. I gaz, daj gaz do lotu. Wysprzątać wieczorem dom, rano wyszykować wszystko. I jechać na majóweczkę. Popakować sprzęty do nagrywania.
No niestety. Ale się zbiera. Ten maniak się zbiera. Obciążony też jest ładnie. Niestety silnik się... Silnik nie jest najmocniejszy w nim. Ale myślę, że z levelem będzie też może lepszy. Nie wiem, zobaczymy. Na razie mamy tam chyba 400 ileś koni. Czy 300? Coś takiego? 60? Właśnie. Kredyt się spłaca. Trzeba myśleć o wszystkim teraz, wiecie? Właśnie, musimy sobie samochód kupić, moi drodzy. A zapomniałem wam powiedzieć, ale jesteśmy Mercedesa sprzedali. Bo był... drogi w utrzymaniu, to raz, dwa, że się często psuł. No widzę, ten manik to też tutaj lekko nie ma. No ale jakoś jedzie, daje radę. Dlatego ten odcinek wrzucę i może live'a zrobię w tym czasie, kurwa. Muszę trochę supermarket opracować. No, 84 cały czas. Będę w podłogę. Serio, aż tak ją podnosi? Dobra, okej. Nie będziemy testować. Mamy stówę. I 89 km, elegancko. No tak, 20 minutowy filmik to będzie. No akurat, taki się akurat nam nagra, to super. Tam dojedziemy.
lecimy. 62. No, panowana godzina, to i tak jesteśmy. Dużo, dużo czasu. Ale w sumie możemy się też, w sumie możemy też się ustosunkować co do tras, czyli na razie weźmiemy wszystko, wiadomo, ale ogólnie później tylko firankowe i do głównego miasta. Na razie jesteśmy wolnymi strzelcami, tak zwanymi. Ale no, w przyszłości trzeba będzie sobie podpisać jakieś umowy z kilkoma firmami w jakimś mieście. No i tam jeździć, nie? Żeby mieć stałych odbiorców, stałych dostawców. No i to by było, myślę, że... najlepszym wyjściem. Też miał inny klakson chyba, teraz mi się wydaje, że tak, że się zmienił podczas zmiany silnika. Jonk, jesteśmy w czym? W Jonku Ponku, coś takiego. 13 km do celu mamy, także 20 minut będzie idea akurat odcineczek. Jakaś bujna trawa rośnie. Jonkoping, tak, tam jedziemy do Jonkopingu. Jungoping? Tak, jak to się nazywa? No nie wiem, w każdym razie. Na 4 minuty jesteśmy. Albo i nie. Widzę, że na rondzie jest kogiel mogiel. Czego on w ogóle wjechał, a nie zjeżdża? Nie. Oj, kilometr będziemy jechali. Teraz 10 minut. Nie. Jeszcze nie. No właśnie. Wjeżdżaj! Co on tu odpierdł? Kurwa. I przyjebie. Skurwy synu. No i uszkodził. Pierdolił, wiedziałem, że... Co za...
Co on tam odpierdala? No i okno, okej. No i zajebiście. Moi drodzy, kawka, idę robić kawkę i robimy live'a. Dziękuję wam za oglądanie.